Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, z racji tego, że dopadł mnie niestety koronawirus, jestem udupiony przez 2 tygodnie, siedzę w domu. Tak więc postanowiłem nakręcić sobie jakiś tam filmik, bo jest ciekawy temat do pokazania. Powiem wam, że mając jakieś takie stare tablety, można wykorzystać z nich różne elementy. I ostatnio sobie tak leżąc w łóżku, zastanawiając się, kurczę, co by tutaj sobie porobić, wziąłem ten taki tablet Manty, który ma uszkodzony w ogóle cały wyświetlacz, także nawet się już chyba nie opłaca tutaj go reanimować, tylko zostawić go na części właśnie z tej płyty. Sobie zacząłem przeglądać tą płytę. I wyobraźcie sobie, że natknąłem się na ciekawy układ na tej płycie. Układ Wi-Fi Realteka w tym przypadku tutaj jest, który można wykorzystać w różnych projektach, bo potem sobie zacząłem szperać w internecie na temat tego układu i znalazłem dużo ciekawych, fajnych stronek, które pokazują, jak przerobić taki moduł Wi-Fi, który jest właśnie na płycie w tablecie. Na przykład wykorzystując, ja sobie właśnie wykorzystam coś takiego, takie kupiłem kiedyś czytnik kart SIM. Myślałem, że to będzie potrafiło klonować karty SIM. Niestety tani bubel z Chin, z AliExpressu, nie wiem, za 5 zł, który potrafi tylko skopiować teksty. Jak już widać, wylutowałem stąd sobie gniazdo SIM, bo mi się tam do czegoś przydało. I wykorzystam sobie właśnie takie idealne opakowanie, do którego postaram się włożyć ten moduł Wi-Fi. I myślę, że to będzie coś perfekcyjnego, że będzie można sobie podłączyć to pod USB-ka. No i takie będzie w razie W, jakby jakaś karta sieciowa wysiadła, czy do Linuxa, gdzieś do jakiegoś Linuxa, gdzie laptop jest bez karty Wi-Fi. Może się przydać takie coś. Myślę, że to będzie fajny filmik. I powiem wam tak, pokażę wam teraz stronki, na których znalazłem różne projekty z tym układem. Oczywiście podlinkuję wszystko do filmiku i sobie zobaczycie, jak to wygląda. Firefox. Pierwszym takim projektem, który znalazłem, to gdzieś na jakiejś stronce ruskiej, pokazujący, jak gościu wyciągnął właśnie ten cały układ Wi-Fi Realteka z jakiegoś tabletu. No i tutaj jest opisane, że jest zasilany oczywiście plus 3,3 V, ten układ, nie 5 V. Także tutaj trzeba będzie użyć albo regulatora napięcia LM1117. Nawet gdzieś coś takiego mam, ale zrobię to trochę inaczej i wam pokażę zaraz jak. No i tutaj są różne obrazki pokazujące, jak taki regulator działa. 5 V, tutaj przez kondensator idzie. No i na wyjściu mamy 3,3 V stabilne. Użyłem takiego chyba regulatora kiedyś do projektu z Arduino, gdzie przerabiałem bezprzewodową słuchawkę od Xboxa. No i tak to generalnie wygląda. Tutaj jeszcze podlinkował do sterowników, które przydadzą się pewnie, chociaż myślę, że Windows 10 zainstaluje automatycznie sterowniki do tej karty Wi-Fi, jak już byśmy ją podłączyli sobie pod USB-ka. Znalazłem też na forum EVBlog. Jak niektórzy wiedzą, EVBlog to jest gościu, który zna się na elektronice, dużo rzeczy opisuje. No i ktoś tutaj na forum też napisał właśnie, że dostał uszkodzony tablet od brata. No i tam znalazł ten właśnie moduł, który by chciał wykorzystać sobie jako kartę Wi-Fi. No i tu mu zaczęli odpowiadać, że po prostu to jest, wszystko działa tak, jakbyś podpinał pod USB-ka, tylko musi być zasilanie 3,3 V. No i też, że trzeba tego regulatora użyć 1,1,1,7 czy 3 V. Mam chyba nawet, jeśli mówię, nową sztukę tego, nówkę. A jak coś, to bym musiał poszukać gdzieś w tych moich gratach.
No i trzecia stronka, którą znalazłem, to jest gotowy już taki mod Wi-Fi na tym właśnie układzie Realteka i kosztują 5 euro i powiem wam, że no fajnie to wygląda, ale tak jak mówię, ja będę miał w opakowaniu po karcie SIM, czytniku SIM, czy jak to tam nazwać, z AliExpressu. Nawet tutaj jest datasheet, którego bym sobie otworzył i pokazał wam. Jakie tu jest w ogóle zasilanie ma na tych pinach. Ten cały ten. No i powiem wam, że no co, no fajna sprawa przerobienie czegoś takiego. Tutaj jest specyfikacja tego całego Realteka. No na pewno plusem jest to, że jest mało prądożerny ten moduł. 3,3 V. Ma zasięg do, nie wiem, 100 metrów. Czy jakoś tak, na otwartym terenie oczywiście. U mnie nawet do 180 metrów na otwartym terenie, także fajnie ma ad hoc infrastructure. No i obsługuje oczywiście, jaki on tutaj. Aha, jest. WebTekipa AS, WPA i WPA. Przepraszam, ale właśnie gardło mi szwankuje przez tego koronawirusa. Ciągle jeszcze czuję, że mnie tam trzyma on. No i power consumption 150 mAh. Także zasilanie jest DC 3,3 V. Jeżeli chodzi o AliExpressa, możemy znaleźć tych układów sporo. Kosztują 5 zł, także jakby nawet padł taki układ w tablecie, można tanio wymienić z AliExpressu za 5 zł dosłownie. No to nawet ktoś za 10 sprzedaje, ale to różnie. Różne są ceny, może 2 sztuki, może więcej, nie wiadomo. Jeżeli chodzi o AliExpressa, jak się wejdzie w tą ofertę, to widać, że mamy ten cały układ identyczny jak w tym tablecie właśnie Manty. Manta zastosowała układ Realteka. Są jeszcze inne układy oczywiście. 3,3 V. No i tutaj mamy kanały. United States jest 1,11, Europa 1,13, Japonia 1,14. Jakiś krystal oscylator 40 MHz jest. No generalnie tak to wygląda. Teraz sobie przejdźmy do części tabletowej. Czyli ja będę próbował to po prostu wydobyć. W tym celu wezmę sobie troszeczkę powiększę ekran. Nie za mocno. Dobra, zróbmy to mniej więcej, kurczę, żeby mi nie padła ta. O, jejku, jejku. No tak, żeby mi się lampa nie przekrzywiała, to mam na lampie. Dobra, stoi. Tak więc, co będę musiał zrobić? Na pewno sobie odkręcę tutaj całą tą płytę, zdemontuję. No, baterię gdzieś też na bok sobie odłożę. Zresztą będę musiał ją i tak odlutować. Także teraz sobie powypinam wszystkie tasiemki niepotrzebne, bo i tak to będę musiał ściągnąć. No i płytka trzyma się tutaj na pewno na jednej śrubce, widzę. Okej. Tu jest druga jakaś śrubeczka. Powiem wam, że dosyć sporo elementów jest na takiej płycie do wykorzystania gdzieś w naprawach elektroniki. Nawet sama kość tutaj pamięci no, z tego tabletu pewnie mógłbym ją wlutować i użyć na jakieś tam z AliExpressu urządzeniu, które by zrobiło mi pendrive'a na przykład z tego, tak? Dobra, więc tak, muszę odlutować na pewno tutaj jeden kabelek od baterii, od anteny, którą wykorzystamy sobie
w tym całym projekcie, to jest bardzo ważne, żeby tą antenę ściągnąć poprawnie, nie uszkodzić jej, bo ja ją będę wkładał tam właśnie do środka. Bateria jest przyklejona na kaptona, także słuchajcie, tak wygląda antena. Zaraz wam to pokażę dokładnie, wszystko pod mikroskopem. Ja robię pauzę, uruchamiam sobie lutownicę T12 i będziemy odlutowywać. Zresztą nawet wrzucę to pod mikroskop, żeby wam pokazać. Dobra, słuchajcie, stacja T12 uruchomiona. Grzeje się tutaj grot typu K, ten taki stożkowy nożyk. I powiem wam tak, ciekawą, ostatnio oglądając sobie filmiki, uświadomił mnie jeden koleś, że nie warto używać do takich gąbek zwykłej wody, jakiejś, nie wiem, mineralnej z kranu, ponieważ sprawia to problem przy cynowaniu grotu. On się jakoś tam oksyduje, czy jakoś tak, co się tam mówi. No i potem się cyna do niego strasznie klei. No i co, raczej nie klei. I co on mówił, że najlepiej używać jest wody destylowanej. I powiem wam, że będę musiał sobie załatwić wodę destylowaną, bo już kurczę, trochę w tym prawdy chyba jest jednak. Dobra, słuchajcie, ja się przełączam teraz pod mikroskop. Wyciągnę go sobie tutaj troszeczkę. Pokażę wam antenę. Antena, która będzie zamocowana w tym pojemniczku, przylotowana tutaj sobie do płytki, gdzie teraz ja staram się odlutować to. Najpierw odlutuję sobie w ogóle masę. W tym celu wezmę sobie troszeczkę topnika ze strzykaweczki. Jeszcze mi tutaj przeszkadza ta taśma. A w ogóle najpierw, nie, najpierw to sobie odlutujemy ten kabel, żeby nam nie przeszkadzał, i wyciągniemy sobie całkiem płytkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ja mogę jeszcze jaśniej zrobić? Nie, to już jest na maksa. Dobra, czyli bierzemy sobie, sprawdzimy przy okazji, jak sprawdza się T12 przy takich sprawach, ale myślę, że poradzi sobie bez problemu. Ok, odlutowane. Czyścimy sobie grocik. Płytkę mamy już wyciągniętą. Tablet sobie gdzieś odłożę na bok, bo on mi już nie będzie potrzebny. No i teraz trzeba będzie odlutować sobie tą antenę. Bo jak dobrze widzieliśmy, z tej strony wychodzi nam antena. Dobra, się przerzucę na to, będzie mi wygodniej. Także teraz sobie odlutujemy antenę, żeby mieć święty spokój. Muszę trochę tutaj topnika dać. Za dużo, bardzo za dużo, ale dobrze. To akurat ten układ, jak będziemy go wlutowywać, to się przyda trochę. O Jezus Maria, dobra. Za małą temperaturę mam na grocie, widzę, ustawioną. Staram się to jakoś odlutować. Dobra, mam nadzieję, że to mi się nie posklejało. Zobaczcie. Nie. Kabel od anteny jest osobno. Także potem tylko trzeba będzie przylutować to do
tej płytki, do której będę to robił. Dobra, a teraz mi co zostało? Zostało mi wlutowanie tego całego układu. I co ja zrobię? Ja tutaj na pewno, jeszcze widzę, że od spodu jest. Słuchajcie, ja się przełączę może na droidka. Będę grzał od drugiej strony ten układ, żeby go wyciągnąć. Nie grzać go tutaj z góry, tylko tutaj na tym. Jeszcze jest jakaś chyba taka folia naklejona, którą będę musiał usunąć. Niestety. Tak jest. Jeszcze nalepili folię Chińczyki, żeby zabezpieczyć to od spodu. No i tą folię sobie zedrzemy. I teraz co? Teraz została kwestia użycia hotaira, niestety. Znaczy stety. Od dołu będę podgrzewał. Spróbuję sobie to zachować jakiś uchwyt. I postaram się to wylutować. Tak, zrobię pauzę, biorę sobie hotaira i działamy dalej. Dobra, słuchajcie, hotair odpalony. Zaraz jeszcze tylko topnika dam troszeczkę tutaj na te piny. Okej. Jest. No i co? Zaczynamy zabawę. Podgrzewanie od spodu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ustawiłem duży nadmuch. Już widzę, że się tutaj grzeje ostro. Jestem tylko ciekawy, czy uda mi się to złapać. W miarę. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Tu już widzę inne elementy, jakby delikatnie puściły. Mógłbym to zrobić troszeczkę inaczej. Na podgrzewaczu takim wstawić i od góry lekko podgrzać. Wtedy podejrzewam, żeby mi to o wiele lepiej zeszło. Dobra, sobie zrobię mocniejszy nadmuch. Taki naprawdę hardkorowy. Mam nadzieję, że kurczę, ten układ mi się nie rozkrzaczy tym podgrzewaniem. Ale powiem wam, że długo trzeba to tutaj grzać. Aż myślę, że za długo. Dobra, spróbuję go trochę od góry może podgrzać. Nie, to jest źle trochę. Niewygodnie mi jest. Dobra, zwiększę temperaturę troszkę. Słuchajcie, nie jest to takie proste, jakby się wydawało, żeby ściągnąć ten cały układ. Siedzi cholerstwo. Dobra, spróbuję go trochę od góry.
Okej. Rusza się. Dobra, puścił mi jedną stroną. Tylko nie wiem, czy nie oderwałem kondensatora tutaj. Ciężko, ja pierdzielę. Powiem wam, że jest od dołu, no nie mogę tego wylutować za bardzo. Czyż, bo on był klejony, czy co? Aj, kurde, nie poszło to tak, jakbym chciał. Bardziej już teraz go chyba wyrwę ze ścieżką. Antena GND 3 plus 3 V, dobra. Sprawdźmy sobie teraz go pod mikroskopem, czy nic nie brakuje. Pomimo, że on jest tutaj już, leży sobie. Mam nadzieję, że będzie sprawny. Oczywiście wyjdzie to wszystko w praniu. Także ja się przełączam pod tego mikroskopa. I zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, miałem tutaj problem od strony anteny z wylutowaniem tego. Ale generalnie tutaj po tej stronie, tutaj od strony tej chyba raczej nic nie było. Sprawdzimy sobie to jeszcze na zdjęciach w Firefoxie. Zobaczmy, czy tutaj, gdzie są te cztery. A nie, poczekajcie. Od strony Realtek, od strony K, jest taki duży kondensator. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. 2, 3, 4. A czyli jest ten kondensator tutaj, dobrze. Chodziło mi o ten kondensator. Ten duży. Jest, ale bardziej mi chodziło o miejsce tutaj na górze, czyli od strony literki R. O te dwa tutaj pola. W stronę literki R. Jeszcze raz na Firefoxa się przełączę. Strony R. No, tu jest jakoś chyba inaczej nawet. Zobaczmy sobie tutaj na tym. Pokaż zdjęcie, pokaż obraz. R od strony R. Jest ok. Dopiero jak jest Realtek, to są raz, dwa, trzy jakby kondensatory. Też mamy tutaj
Wskazane są, no to tutaj troszeczkę jest inny układ, ale raczej nie zgubiłem nic na płycie, bo to będzie tutaj zaraz chyba widać. Zobaczcie, tutaj jest wylutowany ten cały układ. Nic nie zostało. Tutaj widać, że się poprzesuwały elementy różne. Tutaj jest od anteny. Także myślę, że teraz warto by przejść do tego. Czyli muszę to rozłożyć. Powiem wam, że no troszeczkę będzie zabawy z tym, bo będę musiał odciąć data plus data minus z tego całego tutaj modułu. I zastanawiam się, jak to zrobić, ale widzę, że już po drugiej stronie jest data plus data minus. Zobaczcie sobie pod mikroskopem. Widzicie? Te dwa piny tutaj, te ścieżki znaczy się, tom i tom, będę musiał przeciąć, uciąć i ten moduł Wi-Fi drucikiem poprowadzić data plus data minus. Natomiast zasilanie to już będę sobie poprowadzę tutaj, poszukam 3,3 V na tej płytce, żeby było gdzieś i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zastanawiam się, czy nie usunąć w ogóle tych tutaj elementów, czy od tej strony lutować cały ten układ. Patrzcie, się on mi się pięknie zmieści, ja sobie to wszystko potem tam, no idealnie, zamiast karty SIM. Pięknie wchodzi. Także ja muszę się teraz podlutować do tego Wi-Fi. Na pewno 4 kabelki. 5, no w sumie 6 kabelków będzie trzeba dolutować. I potem jakoś pomyśleć, jak zamontować tą antenę tutaj. Na tym. Gdzie się podłączyć. No i sprawdzimy, czy on będzie działał. Czyli pierwszą sprawą, którą muszę zrobić, to uciąć te ścieżki, żeby nie było po prostu wykrywania tego urządzenia jako innego urządzenia, bo to mi musi wykryć tą kartę oczywiście Realteka, a nie jakiś kurde chiński wczytywacz SMS-ów czy tam wiadomości. A w zasadzie to mógłbym odlutować sobie te dwa kondensatory, znaczy rezystory, i by było po sprawie, tak? W sumie tak zrobię. Nie pomyślałem o tym. Uruchomiam hota. Nawet już nie będę dawał żadnego topnika. I wylutuję sobie te dwa rezystory. Jeden, drugi jest ten 152, z tego co tutaj widzę. Widać, że Chińczycy użyli cyny niskotopliwej. Dobra. Także teraz powinienem mieć. Znaczy, tak mi się wydaje, chyba że gdzieś na drugą stronę to wchodzi. Zobaczę sobie. Nie, tutaj tylko wchodzi przez płytkę. Dwa środkowe na drugą stronę idą. I idą do tych właśnie tu dwóch rezystorów. Także tak to powinno mniej więcej wyglądać.
sobie teraz ustawię w trybie ciągłości. OK. Tu już nie. Czyli super, czyli będę musiał tylko dolutować się tutaj do tego. Dobra. Czyli data plus i data minus są odizolowane od płytki. Teraz będę musiał sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery kabelki przylutować. Stację hot air w zasadzie już mogę sobie wyłączyć. Odpiąć ją i podłączyć z powrotem T12, bo teraz będę używał T12 do lutowania. Tylko muszę sobie znaleźć teraz mój drucik magiczny, który nie wiem gdzie w tej chwili leży, szczerze mówiąc. Gdzie ja go trzepłem? Tyk, tyk, pewnie tam. Dobra, robię na chwilę małą pauzę i widzimy się za chwileczkę. Dobra, słuchajcie, najpierw sobie naniosę tutaj troszeczkę, pocnuję te cztery piny. Tak, żeby mi było łatwiej potem to jakoś lutować. Powiedzmy, że pierwszy pin został trochę ciężki, ten grot jest do takich rzeczy. Dobra, teraz przylutujmy sobie pierwszy kabelek do tego. Okay. Pierwszy kabelek jest przylutowany. Sobie troszeczkę go utnę. Do tego celu użyję sobie oczywiście nożyczek. Zrobię na chwilę dłuższe te. Dobra, pierwszy jest. Powiedzmy, że to będzie od plusa. Teraz sobie znowu podsunuję tutaj troszeczkę kawałek tego drucika. Dobra, ocynowany. Teraz naniosę sobie na ten drugi. Tylko nie pamiętam, jak jest. Okej. No i jeszcze przy okazji sobie minusa pocynuję. Żeby było. Dobra, teraz można lutować sobie kabelki. Następne cztery. Trochę będzie tego truciarstwa, bo aż sześć kabelków. Ja się przełączę może na aplikację. Tu będzie mi wygodniej. Dobra. I lecimy teraz z tym drucikiem. Pięknie złapało. Dobra, utniemy sobie go. No i druciarstwo to jest coś pięknego. Teraz sobie jeszcze tutaj go pocynujemy. Dobra. Teraz będzie trzeci drucik leciał. Jestem ciekawy, czy to w ogóle zadziała, szczerze mówiąc. W zasadzie trochę źle zrobiłem, bo plusa 5 V nie mogę tutaj podpiąć, także ja tylko mogę tutaj podpiąć data plus, data minus
Data plus, data minus i GND. Źle zrobiłem. Będę musiał zaraz odnotować tego. Plus 5 V. Ponieważ zasilanie, jak wiemy, tego układu jest 3,3 V i trzeba będzie poszukać na tej płytce 3,3 V. Dobra, została mi jeszcze tutaj do minusa. No, żeby to przelutować, może sobie z tej strony zrobię tak. Dobra, pięknie. Mamy przylutowane, dobra, i teraz sobie od razu odlutuję plus 5 V, bo plus 5 V będę musiał sobie pociągnąć. Całkiem czegoś innego. Dobra. I teraz muszę znaleźć na tym ustrojstwie plus 3,3 V. Ja już wam zdradzę, że wcześniej sobie patrzyłem miernikiem, bo rozłożyłem to i plus 3 V mam na tym tutaj rezystorze R10. Także ja muszę tutaj dolutować sobie kabelka tego, który był podpięty pod plus 5 V. I w tym celu sobie może troszeczkę byśmy dali tutaj cyny na niego. R10. Dobra. I teraz plus 3,3 V muszę do tego kabelka sobie tutaj przyłożyć. Próbujemy. Idealnie, po prostu idealnie mi to wyszło. Perfekcyjnie. No i dobra. To teraz wiecie co? Teraz pozostało przylutowanie, żeby chociaż nawet to jakoś przez chwilę sprawdzić. Czy to będzie działało pod USB-kiem, nie? Także słuchajcie, mamy tak o plus 3,3 V od tego rezystora. Dwa kabelki od data plus, data minus. I GND. Dobra, czyli GND sobie przełożymy na tą stronę. A nawet mam pomysł. Te dwie dziurki tutaj wykorzystam w układzie, w płytce, żeby przeciągnąć sobie data plus, data minus. Mam nadzieję, że nie zrobię zwarcia, bo one są te kabelki tutaj pokryte taką warstwą, nie wiem czego. Ale nie przewodzi to, jak się nie oskrobie. Także to będzie perfekcyjne wykorzystanie płytki, żeby dostać się do chipa z drugiej strony. Nie, no coś pięknego, powiem wam. Okej. Pierwsze jest, przez dziurkę przeszło. Ja zaraz wam pokażę, jak ja to zrobiłem pod mikroskopem. Ale to będzie no po prostu mistrzostwo. Dobra, i nawet wykorzystam jeszcze tutaj te dziurki w tej płytce, żeby sobie przełożyć od GND. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało.
Okej. No i czwarty będzie szedł sobie już normalnie tutaj, czyli ten od 3,3 V. Dobra, patrzcie jak to zrobiłem. Pokażę wam pod tym. Więc mamy tak. Idąc tu. GND, czyli masę. Data plus, data minus, albo na odwrót. Trzeba będzie zaraz sprawdzić. Przechodzą sobie przez ten otwór tutaj. GND przechodzi przez drugą stronę. Także one zwarcia nie zrobią, ale jeszcze postaram się może to zalakierować jakimś tym. No i 3,3 V idzie z tego rezystora R10 na drugą stronę płytki. I teraz pozostało mi jakoś tego chipa umieścić Wi-Fi na drugiej stronie. Zastanawiam się, jak to zrobić. Czy po prostu nakleić tutaj na tą stronę taśmę jakąś izolacyjną i potem przykleić tego chipa klejem T7000. Czy po prostu teraz już tutaj do niego się dolutowywać tymi kabelkami? No na pewno GND bym, kurczę, już na nim. Gdzie tu jest GND? Z tej strony, ok. Czyli GND. Zobaczcie. GND już mógłbym tutaj kabelek podpiąć. To jest ten kabelek, który mi wychodzi stąd. No i tak zrobimy. Lecimy. Czyli biorę sobie T12. Teraz znowu będę musiał sobie tutaj podsunować ten kabelek. Dobra, pięknie podsunowany. Teraz GND bym sobie tutaj też jeszcze podsunował leciutko. Pięknie. I teraz do tego GNDK muszę sobie dolutować ten kabelek. I to będzie pierwszy kabelek, który będzie jakby dołożony do tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, mamy. Pięknie wyszło. Na razie data plus i data minus nie będę lutował. Teraz 3,3 V będę musiał sobie dolutować do tego. 3,3 V idzie mi stąd, czyli to będzie ten. Słuchajcie, to będzie prosta rzecz, myślę. I zaraz podłączymy to pod USB-ka. W ogóle zobaczymy, jak menadżer urządzeń coś takiego wykrywać będzie. Na razie bez anteny. Żeby tylko sprawdzić po prostu, czy to będzie działało. Dobra, teraz 3,3 V ja sobie tutaj podlutuję delikatnie. Biorę dosyć cynę taką, o, powiedzmy nawet spoko. Ok. Teraz 3,3 V z tej płytki będę musiał podlutować tu. Jakoś tak ładnie. Nie wiem, czy to pokażę wam. Nie, troszeczkę źle. Może zróbmy sobie to w ten sposób. O tak. Aj, nie widać. Dobra. Lutujemy. Pięknie. Mamy GND 3,3 V już dolutowane. Teraz data plus, data minus. No i kurczę, i teraz nie wiem, po której stronie jest data plus, data minus. No, powiedzcie mi. Plus jest po lewej stronie, czyli tutaj. Plus mamy tu. Minus mamy na czwartym. Czyli trzeba by sięgnąć USB. Co jest koło plusa?
Także robię pauzę, do internetu sięgam. Co jest kopuca? Dobra, słuchajcie, wyczytałem sobie w elektrodroidzie, że data minus jest niby koło plusa. Niby koło plusa, czyli data minus to będzie tutaj, a data plus będzie bardziej od strony GND. Czyli teraz data minus muszę sobie wziąć, czyli to będzie jak obrócę na drugą stronę plus, czyli tu będzie tak, widzicie plus, data minus to będzie zaraz koło plusa, czyli to mi przychodzi przez, muszę tylko tutaj sobie ogarnąć te druciki. Data minus jest w dół dziurce, czyli w tej. Dobra. To jest data minus. Niby. Znowu sobie muszę pocynować tutaj kabelek. Data minus. Żeby to było ładnie się trzymało mi tam. Dobra. Teraz data minus sobie weźmiemy na tym układzie, pocynujemy też. Data minus, czyli to będzie tutaj. Dobra, bierzemy cynę i lecimy z data minusem. Dobra, data minus. I teraz data minus będę musiał sobie wziąć z tego tutaj. Data minus. Uwaga. Gdzie to widać w ogóle? Dobra, jest kabelek. Staram się jakoś wam to pokazać. Ujejku, uparzyłem się, nie zauważyłem, że sobie rękę. Trochę ciężko to pokazywać tak. Dobra, data minus. No i data plus to już pikuś. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w ogóle. Oj, trzeba gdzie te druciki jeszcze ładnie. Dobra, data plus, jeszcze data plusa sobie podsynuję. Data plus. Okej. No i został tylko ten data plus kabelek. Jezu, jak ja nienawidzę, jak to się wszystko rusza, mówię wam. Data plus przylutowany. Także można powiedzieć, że ja już mam porobione. Teraz wiecie co? Teraz będzie magiczny test. Na razie tak o. Podłączę pod huba USB. Hub USB. I uwaga. Dodam tutaj przechwytywanie okna. Menadżer urządzeń. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle wykryje coś. Kurczę, to jest najważniejsze. 3,3 V na pewno będzie na tym pinie. Także nie zjaram. Dobra. Przechwytywanie okna. Menadżer urządzeń. Pokażę wam. Menadżer, przepraszam, urządzeń jest widoczny. Dobra. Urządzenia systemowe, aparaty fotograficzne. Teraz robimy tak. Ja biorę, podłączam pod USB-ka. To oto. Tutaj dioda się powinna zaświecić po którejś stronie. Uwaga,
czy coś wykryje. Karty sieciowe. Nierozpoznane urządzenia USB. Nieznane urządzenie USB. Właśnie nie wiem, czy teraz nie zamieniłem tych data minus data plus. I to trzeba będzie sprawdzić. Zostało mi co? Tylko przygotowanie na odwrót, tak? Dobra. Jak widzieliście, nie rozpoznano urządzenia USB. Czyli ja sobie teraz data plus i data minus zamienię. Data plus i data minus zamienię i zobaczymy, czy po prostu wykryje. Jak nie wykryje, to znaczy, że albo sterowniki nie są zainstalowane, albo problem leży gdzie indziej. Być może przy tym wylutowaniu coś poszło nie tak. Dobra, data plus pójdzie w miejsce data minusa. Teraz muszę data minus odlutować i przylutować na miejsce data plus. Okej. Teraz tego tu. Okej. I teraz być może pokicikałem właśnie data plus, data minus, a to jest częste przy pomyłce właśnie data plus i data minus. Zobaczymy. Na szczęście jest to tylko kwestia dwóch kabli. Nic więcej. Dobra. Data plus, data minus. Na odwrót teraz jest przylotowane. Także znowu uruchamiam menadżera urządzeń. Karty sieciowe. No i robimy testa. Teraz po podłączeniu, co się stanie? Uwaga, podłączone. Nie rozpoznano urządzenia USB. Znowu. Żądanie deskryptora. Coś tam, coś tam. Wiecie co? Myślę, że może to być problem. Nieznane urządzenie USB. No dobra. Spróbujmy zainstalować jakieś tutaj sterowniki. Czy się coś uda? Aktualizuj sterownik. Wyszukaj automatycznie sterowniki. Trwa wyszukiwanie sterowników. Dla systemu są najlepsze sterowniki zainstalowane. Windows Update. OK, uruchomiłem sobie Windows Update'a. Dobra, pobierz i zainstaluj. Słuchajcie, ja sobie ściągnę ze stronki. Tutaj gdzieś było dostęp do sterowników. Chyba na tej stronie. OK, Windows, All. Sterowniki. Zobaczymy, czy zainstaluje mi sterowniki, które te pobrałem. Wypakuję sobie je. Żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się. Dobrze, to teraz tak o, aktualizuj sterownik. Przeglądaj komputer. Przeglądaj. To będzie Wi-Fi modul. OK. Uwzględnij podfoldery. To robię dalej. I niestety system wykluczy, że są najlepsze sterowniki.
Urządzenie destruktora nie powiadomi się. Jeszcze raz dam aktualizuj sterownik. Przeglądaj mój komputer. Dobra. Pozwól mi wybrać z listy. Nieznane urządzenie USB. Ten sterownik jest podpisany cyfrowo. Podczas instalowania. No ma jakiś problem z instalowaniem sterowników. Dobra, jeszcze raz spróbuję zamienić na tą ten data plus data minusem. Zobaczymy, co się stanie przy próbie instalacji sterowników. Ja robię na chwilę pauzę i widzimy się za chwileczkę. Dobra, słuchajcie, miałem problem z tym z tą kartą Wi-Fi. Pokażę wam, o co chodziło. Ja się teraz przylutowałem zamiast tam z tyłu do rezystora. Pokażę wam. Tu na tym pinie jest 3,4 V. Czyli tam różnica 0,1 V nie powinna zaszkodzić temu układowi Wi-Fi, bo on jest chyba do maksymalnie 3,6 V. Zasilanie może takie obsłużyć. Zamiast rezystora tutaj R10, do którego byłem wcześniej przylutowany, on tutaj miał chyba 3,0 V, czyli za mało trochę, to pierwsza sprawa. No i tutaj odlutowałem sobie dwa środkowe piny, tak żeby już całkowicie odizolować od płytki data plus i data minus z tego portu USB. Czyli dwie rzeczy. Odizolowanie całkowicie data plus, data minus, plus podpięcie pod 3,4 V. Tutaj nawet jak ktoś sobie zobaczy na datasheet karty SIM zasilania, to zobaczy, że na którejś tutaj nusce będzie właśnie 3,4 V nawet. I powiem wam, dopiero teraz po podpięciu ja włączę znowu menadżera urządzeń. Bez anteny jeszcze jest to podpięte. Patrzcie, co się będzie działo. Dioda na tym świeci, bo jest i tak zasilana z 5 V. I zobaczcie. Dopiero teraz po odpowiednim podpięciu data plus, data minus i pod 3,4 V tutaj mi wykryło Realteka RTL 8188 ETV Wireless Network USB 2.0 Network Adapter. Czyli mamy kartę Wi-Fi na USB-ka, którą teraz muszę ładnie jakoś tutaj fajnie z tą anteną ulokować. Ja jestem ciekawy w ogóle teraz, jak tutaj jeszcze mi w ustawieniach Wi-Fi. Otwórz ustawienia sieci internetu. Czy w ogóle tą kartę wykryję jako osobny moduł? Postaram się wam to też pokazać. Aktualizowanie karty sieciowej lub sterownika. Wiem, że tu gdzieś był dostęp w Windowsie 10 do wszystkich tych. Ojejku, mi się Edge uruchamia. Jak chcę wyświetl karty sieciowe. Aha, chyba to jest to. Dobra, jest. Okej. I chcę wam coś pokazać jeszcze. Ja się przełączę w OBS-ie na pulpit. Także zobaczcie sobie coś takiego. Jak widać Wi-Fi 2. Jest tutaj dostępne to połączenie. I to co, zasięg nawet ma taki dobry? Ja bym chciał się w ogóle połączyć, kurde, z tym urządzeniem. Brak połączenia. Realtek jest. Konfiguruj. Zaawansowane. Adaptivity. O, widzicie, tutaj mamy jakieś ustawienia. Bandwidth 20, 40, 20. Fajne. Disable, enable. Wartość 7,9. To nawet nie wiem, o co chodzi. Tu też nie wiem.
Wireless Mode, BGN. BGN. No, czyli karta jest widoczna, tylko teraz pytanie. Tak, tu mam kablowe połączenie. Wi-Fi. Brak połączenia. Ja sobie z ciekawości zobaczę w tym telefonie, czy w ogóle ta Wi-Fi jest widoczna. Sobie wejdę na Samsungu. Ustawienia sieci Wi-Fi. Czy to w ogóle coś będzie widoczne? Nie. Nie, 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 tu nic nie mam. No nie, nie widać tej sieci Wi-Fi nigdzie. I teraz jest pytanie, jak to w ogóle tutaj skonfigurować, żeby połączyć się z Wi-Fi? Niech pomyślę. Sobie to wezmę tutaj, otworzę sieci u siebie. To mam dwie moje. 5 GHz i 2,4 GHz, ale to jest od karty sieciowej w laptopie. Wi-Fi 2. Jest! O, kumam, dobra, Wi-Fi 2. I teraz się mogę połączyć tą kartą z moją T-Mobile 2. Połącz. Teraz będzie pewnie... Chwila. Połączę się z tą siecią. Dobra. Tu muszę hasło wpisać i... Okej, dalej. Weryfikowanie i nawiązywanie połączenia. Połączono. Okej. Dobra, teraz ja wam pokażę na tym. Na pulpicie. O co chodzi? Tutaj ja się z siecią połączyłem. Jest Wi-Fi T-Mobile. Dwójka jest połączona z tą, widzicie? I tutaj mam wybór. Karty Wi-Fi, czyli tej, co, która jest w laptopie, i Wi-Fi 2, która jest jako teraz tą właśnie z tego tabletu. Wyświetl karty sieciowej i zmień ustawianie połączeń. I teraz powinno już być pokazane, że ona jest połączona, ta Wi-Fi 2. Tu jest kablowe połączenie. Tak jest, Wi-Fi 2. Tu jest kablowe. Tu jest sieć Wi-Fi Intel Centrino Advanced, czyli ona ma obsługę. Zobaczmy sobie w ogóle właściwości tej karty w laptopie, jakby ktoś był ciekawy. Tak, to jest to. Konfiguruj. Porównamy sobie. Konfiguruj. Zaawansowane. I popatrzcie się, ta w laptopie to ma, o kurczę, tych opcji sporo, 2,4. Może działać w trybie 20 MHz albo auto. Ta tylko 20. Enable, disable, AD Hot Channel. Tu mamy kanały jakieś, AD Hot QoS Mode, VM, VMN Enabled. Trochę tych opcji jest w tej karcie od laptopa, bo jest oczywiście lepsza, bo nawet ma Bluetootha. Bluetooth Disable. To na razie mi niepotrzebne. Fat Channel. GTK. Kurde, popatrzcie się, tyle tych opcji. Mixed Mode Protection. NS Offroad for WLAN. Preferred Band. No preference, prefer 2.4, 5.2. Aha. Mogę sobie też ustawić. Roaming aggressivence, coś takiego, nie wiem co to jest. Sleep on WLAN disconnect. Enable. Chyba ma fajne opcje, bo transmit power. Highest, najwyższy.
Wake on Magic Pocket. O, to jest fajne, bo można chyba komputer włączać. Wake on Pattern Match. Reverse Mode. To są fajne opcje z tej karty, bo można ją chyba włączać komputer jakimś pakietem. Takim. Po Wi-Fi specjalnym. No ta Wi-Fi dwójka. Ona nawet ma zasięg, no kurde, bez tej antenki. Także zastanawiam się, czy jest w ogóle sens instalowania tej anteny, jak ona ma na maksa zasięg. W sumie daleko nie jest od routera, bo to raptem metr, dwa metry. No ale jeżeli porównując opcję tej z tabletu, to no to jest różnica to duża. Tu mamy tylko tyle. A tam ojejku. Bandwidth. 20, 40, 20. No tak wyglądają opcje tutaj tej od z tego tabletu Manty. Także działa, udało się, super. Teraz jest tylko kwestia zmontowania tego. I zastanawiam się, czy w ogóle podłączać antenę, czy nie podłączać antenę, jakbym w ogóle przytkał antenę. Gdzie tutaj sprawdzić jakąś... Czy to się grzeje ten? Ło kurna. Powiem wam, że mocno się grzeje. Ja teraz dotykam tutaj od spodu tej karty. Powiem wam, że to mocno się grzeje. Wow. Czyli trzeba będzie jakąś ją zamontować tutaj na tych pinach od karty SIM, żeby to ciepło jakoś odprowadzało się troszeczkę do płytki. Także moi drodzy, ja robię pauzę. Na sam koniec pozostawię tylko złożenie tego wszystko do jednej całości i zamknięciu w obudowie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie, ja sobie nalepiłem troszeczkę kaptonu tutaj, żeby tą płytkę odseparować, żeby nie było żadnego zwarcia. I teraz, co ja zrobię? Szukam kleju mojego magicznego. T7000. Biorę T7000. I co ja teraz robię? Posmaruję ten układ od spodu klejem. Nawet tutaj zasłonię te piny. Dobra, tyle wystarczy, bo to i tak będzie dużo. T7000 posmarowane. I teraz ten cały tutaj układ postaram się przykleić, tylko zastanawiam się jeszcze jak antenę. Dobra, czyli antena będzie od tej strony. Czyli ja sobie przyklejam ten układzik do płytki tutaj. Tak, żeby on był. Druciki potem się jakoś dognie. I powiem wam, to będzie wyglądało mniej więcej tak. Niech ten klej jeszcze się trochę ustabilizuje. No po prostu majstersztyk. Majstersztyk geniuszu. No ale widziałem nawet projekt, jak gościu robił to wykorzystując jakiś taki od samochodu do kluczyków Bayer do otwierania drzwi. I co? I też zrobił i działało. Akurat miałem od tego chińskiego badziewia do robienia kopii SMS-ów, także tak tego nie używałem, a idealnie sprawdzi się z tym modułem Wi-Fi. Nawet to będzie bardziej praktyczne niż ten niż ta kopiarka SMS-u, bo to SMS-u, żeby skopiować, to każdy teraz sobie może to bez problemu zrobić, przerzucając gdzieś do chmury albo na dysk komputera. Także ja to kleję, robię pauzę i widzimy się za chwilę. Czy to będzie działało po złożeniu oczywiście. No i zastanawiam się, czy jeszcze tą antenę tutaj doklejać, może dać ją od drugiej strony. Jeszcze pomyślę.
Jak coś, to wam pokażę. No dobra, słuchajcie, zakończę to podsumowanie tego eksperymentu, który posłużył jako wlutowanie karty Wi-Fi z płytki od tabletu. No i powiem wam tak, elegancko to wygląda, naprawdę. Jak dla mnie bomba. Zasilanie 3,3 V z tego pinu od karty SIM. Jak widzicie, to wygląda w ten sposób, że mogę sobie nawet to podłączyć pod laptopa, pod każdego. I zastanawia mnie tylko jedna kwestia, czy mógłbym taką kartę Wi-Fi teraz podłączyć na przykład do telefonu przez USB OTG? Czy to by telefon wykrył mi taką kartę Wi-Fi, nie? Powiem wam, że jak zrobię jakiś taki test właśnie z USB OTG, bo mam, tylko nie wiem, czy w tym Samsungu, nie, w Samsungu chyba S6, nie wiem, czy działa OTG bez ROTA, ale na pewno mam w Huawei P9 Lite, gdzie mogę sobie podłączać urządzenia pod USB i no wyszło to fajnie, nie powiem. Tragedii nie ma, antena wyrzucona na zewnątrz, przylutowałem ją już później z mikroskopem stereoskopowym, czyli takim czymś. Mega, mega wygodnie. Ja w ogóle sobie nieraz wyobrażam, jak wygodnie musi się pracować pod mikroskopem takim stereoskopowym, na przykład tym Eakinsa z AliExpressa, którego być może w przyszłości sobie kupię. Ostatnio była taka ciekawostka. Aukcja na Allegro lokalnie. Zestaw Eakinsa za 600 zł. Poszedł od razu. Na drugi dzień już było nieaktywne ogłoszenie, także ktoś miał mega, mega farta, bo ale chyba bez z tego tej soczewki Barlowa 0,5, także ten dystans pewnie był tam o wiele mniejszy, no ale za 600 opłacało się jak najbardziej. No i co? Podsumuję. Działa, jest wykrywane, sterowniki zainstalowało bez problemu na Windowsie 10. Także trafia teraz taka karta Wi-Fi jako ciekawostka do moich gratów. No a z tej płytki od manty tabletu można coś tu jeszcze wygrzebać. Jak myślicie, co tu można jeszcze wygrzebać oprócz procesora, pamięci? Są jakieś, widać tutaj, cewki, diody, rezystory, tranzystory, gniazda, mikrofon nawet jest. Wow! Słuchajcie, mikrofon, ale to taki jeszcze tego starego typu. Gniazdo do ładowania, micro USB, no i port mini HDMI. Może być wykorzystany na przykład do naprawy, nie wiem, jak ktoś komuś się zepsuje w aparacie fotograficznym. Tak, teraz sobie strzelam przyciski. No, generalnie trochę dawca z tej płytki jakaś tam jest. Nie powiem, że nie. Nawet te same złącza tutaj na taśmy mogą się przydać nieraz w jakichś przypadkach. Także to ląduje do złomu, do odzysku. Być może w przyszłości się przyda. Być może nie. A sam moduł Wi-Fi w opakowaniu po karcie SIM, czytniku SIM, czy jakoś tak to się tam nazywało. Także działa. Potwierdzam, można zrobić takiego moda. Tylko musi być zasilanie 3,3 V. I to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.